Namaste, moi kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu przy herbacie. Dzisiaj będzie kolejne bardzo luźniutkie nasze spotkanie, w którym poruszymy wiele różnych tematów. Pytacie mnie zawsze, jaką herbatę ja piję w danym momencie i dokładnie w tej chwili mam przygotowaną herbatę z kwiatów chryzantemy. Jest ona bardzo, bardzo wyjątkowa i dlatego nasze dzisiejsze spotkanie rozpocznę od tego tematu, bo jestem pewna, że dokładnie w tym czasie nadchodzącego mroku ta roślinka, ta dewa, ta herbata będzie Wam bardzo, bardzo pomocna. Moi drodzy, każdy z nas zna chryzantemy. Zazwyczaj kojarzą nam się one dziwnie, ponieważ są one kwiatem, który w Polsce głównie, myślę, że tak w 70% znany jest z odwiedzin na cmentarzu, gdzie dokładnie na Samhain, czyli na Święto Zmarłych, te kwiaty stosuje się do dekoracji. I zwróćcie uwagę, jakie to jest wszystko zagmatwane, jak ta siła mroku, to wszystko co pozytywne, co właściwie zanosimy na cmentarz, aby udekorować groby zmarłych, czyli ma to pewien symbol tej długowieczności, którym jest chryzantema, ale mimo wszystko ma to taki oddźwięk, że gdy wiele osób z nas myśli o chryzantemach, to łączy je od razu z tym takim smutnym okresem odwiedzin na grobach, zapalania zniczy. I nic bardziej błędnego, moi drodzy. Chryzantemy są świętym kwiatem, kwiatem, który jest bardzo, bardzo wyjątkowy i który ma niesamowite właściwości przepędzania mroku. A o to nam właśnie chodzi, szczególnie teraz przed tym naszym okresem, który się zaczyna, czyli listopadem, będzie to roślinka, która myślę, że powinna zagościć na parapecie w każdym domu, jeżeli nie macie takiego ogrodu jak tutaj na przykład u nas w Magicznej Oazie, gdzie w tej chwili kwitną chryzantemy, które tutaj na Maderze są uważane za kwiaty zimy, to w tej chwili u mnie rozkwitły, są w takim stadium jeszcze nie całkowitego rozkwitu, ale już takiego otwierającego się pączka. I moi drodzy, u mnie było to tak, ja miałam zawsze bardzo pozytywne skojarzenia z chryzantemą, ponieważ moja mama uprawiała chryzantemy, jej cały ogródek właśnie w tym czasie, październik i do oczywiście pierwszego mrozu, był wypełniony tym zapachem chryzantem i ona hodowała różne, uprawiała różne odmiany. I po pewnym czasie z tym skończyła i dlatego dzisiejsze słuchowisko również prześlę dla mojej mamy, ponieważ tak, aby przypomniała sobie, jaka niesamowita energia jest w tych chryzantemach i jak ta energia pomagała jej przez te wszystkie lata. Moja mama zakończyła uprawę chryzantem, dlatego że bardzo martwiło ją to, że zawsze gdy nadchodził ten czas listopad i pierwsze przymrozki, to te kwiaty, które były w pełnym takim rozkwicie, bardzo często po prostu zmarzły, ponieważ w górach, w Beskidach te noce są bardzo zimne, te noce są już takie, że już mało co przeżyje. Moi drodzy, natomiast chryzantemy mają przepiękną energię, energię długowieczności, energię słońca, energię takiego po prostu życia. I zwróćcie na to uwagę, że w tym momencie, gdy już większość kwiatów zasypia, gdy nadchodzi ten czas panowania mroku i większość już w naszych ogrodach przyjmuje takie kolory, no kolory suche, to wtedy pojawiają się chryzantemy. I chryzantemy to również astry, to jest ta sama rodzina, czyli one właśnie w jesieni rozświetlają te takie już zasypiające ogrody i są takim symbolem takiego słońca, życia, tego co piękne. I moi drodzy, gdy poznacie historię chryzantem, gdy poznacie ich działanie, gdy poznacie ich energię, to również zupełnie inaczej na to wszystko spojrzycie. Tak jak ja, gdy miałam w dzieciństwie ten taki właśnie czas,
gdy jako dziecko, gdy jesteśmy tacy wolni, tacy szczęśliwi i wszędzie dookoła mnie były chryzantemy, to później w tym okresie, gdy pojawił się okres dorastania, gdy potem pojawiła się choroba mojego taty i tak dalej, to te chryzantemy zniknęły i te z naszego ogródka i pojawiały się tylko na to święto zmarłych. I u mnie również nastąpiła wtedy takie odczucie, że chryzantema to jest taka roślina, która się kojarzy z grobem. I dopiero, moi drodzy, gdy przyjechałam na Maderę i założyłam tutaj magiczną oazę, i dopiero tutaj znów odkryłam chryzantemy na nowo i później połączyłam się z tą dewą, poznałam ich historię, poznałam ich działanie i w tej chwili nie wyobrażam sobie mojego życia bez chryzantemy i bez takiej pysznej herbatki, która stoi przede mną. I ma bardzo specyficzny smak. Może nie każdej osobie z Was będzie smakować, ale gdy będziecie przekonani i będziecie znali działanie tej dewy, to bardzo szybko również Wasze kubeczki smakowe się zmienią i rozpoznacie tą energię w tej herbacie. I możecie sobie przecudnie pomagać właśnie poprzez towarzystwo chryzantem, poprzez jedzenie chryzantem i poprzez picie herbaty z chryzantem właśnie w tych okresach, gdy brakuje nam równowagi, gdy mrok nas atakuje, gdy mamy różne momenty stresu, różne momenty bólu ciała, bólu wewnętrznego, to właśnie ta herbata może bardzo szybko wprowadzić równowagę. Dlatego jest ona świętą rośliną w Azji, w Chinach, w Japonii, w Korei, szczególnie w Japonii, ponieważ te stare kultury, one dokładnie wiedziały, jak ta dewa działa, jakie ona ma niesamowite właściwości, jakie ona ma niesamowite energie przywracania harmonii, przywracania wewnętrznego światła, ale jednocześnie takiego ochłodzenia organizmu, czyli na przykład w tradycyjnej medycynie chińskiej stosuje się chryzantemy, gdy mamy wszelkie stany gorączki podgorączkowe, zapalenia w ciele, reumatyzm, gdy mamy wszelkiego rodzaju zapalenia na skórze, jak na przykład trądzik, neurodermitis, jak mamy uczucia takiego uderzającego gorąca, ponieważ herbata z tych kwiatów przywraca równowagę, czyli jednocześnie, gdy mamy za dużo ciepła, gdy mamy za dużo w sobie ognia, za dużo wiatru, czyli tego żywiołu wiatru, to również idealnie wyrównuje te żywioły w nas i czujemy się po prostu cudownie. Dlatego jest uważana jako eliksir długowieczności, szczęśliwego życia, życia w dostatku, życia w radości. Zwróć uwagę na nasz cytrynowy nów księżyca i dokładnie teraz u mnie w magicznej oazie kwitną cytrynowe chryzantemy. Mam również inne odmiany, ale dokładnie te cytrynowe w tej chwili przygotowują się do pełnego rozłożenia swoich kwiatów dokładnie na nasz cytrynowy nów księżyca, czyli nów radości, spełnienia, obfitości. I takie dokładnie znaczenie ma chryzantema. Jest taka bardzo, bardzo stara legenda. Tych legend jest mnóstwo. Gdy zaczniecie szukać w internecie na ten temat, czy w Waszych książkach, czy w książkach na temat ajurwedy, czy tradycyjnej medycyny chińskiej, czy historii Japonii, bardzo dużo takich legend znajdziecie. Jedna z nich, chyba najbardziej znana, dotyczy tego, że jak powstała Japonia, że na tych wyspach, wiecie, że Japonia to jest kilka wysp, na jednej z wysp był bardzo okrutny cesarz, stary, schorowany, zły, zły na cały świat, zły na wszystko dookoła. I nagle dowiedział się, że na sąsiedniej wyspie rośnie magiczny kwiat. I jeżeli zrobi się z niego wywar, czyli herbatę, to stanie się on eliksirem młodości, eliksirem życia. I zwróćcie uwagę na tą symbolikę. Ten stary, zły cesarz, sflustrowany i działanie chryzantemy, ponieważ chryzantema jest idealna dla nas, gdy mamy wewnętrzną frustrację, gdy mamy taki złość na cały świat, gdy mamy
wszelkiego rodzaju problemy psychiczne, które wynikają z problemów w wątrobie. Czyli zwróćcie uwagę na psychosomatykę, ta wątroba jako ten organ oczyszczający i dokładnie chryzantema ma działanie oczyszczające, oczyszcza cały nasz organizm ze wszystkich energii mroku, wszystkich energii negatywnych, a frustracja, depresja, to wszystko są energie mroku, energie po prostu o niskiej wibracji. I ten stary, sfrustrowany cesarz, który na pewno miał problemy z wątrobą, dowiaduje się, że na sąsiedniej wyspie jest taki właśnie kwiat, z którego wywar da mu młodość, wieczne życie. I wysyła na tą wyspę bardzo młodych ludzi, ponieważ ta legenda mówi o tym, że ten kwiat mogą zebrać osoby tylko o czystych sercach i dobrych zamiarach. Więc on zbiera całą taką młodzież, takie piękne dusze z tej swojej wyspy i wysyła je na sąsiednią wyspę, aby przywiozły mu ten kwiat. I jak kończy się ta legenda? Że nigdy więcej te młode osoby nie wróciły już do domu, nie wróciły na tą wyspę okrutnego cesarza i tak powstała Japonia, czyli powstała ta wyspa, którą stworzyli jak gdyby ci młodzi ludzie o pięknych zamiarach, o pięknych duszach. Oczywiście to jest legenda sprzed kilku tysięcy lat, ponieważ Japonia, tak jak i każde miejsce na świecie, została potem przejęta przez inne kultury, przybyszów z innych regionów i również tam ta piękna energia została zmieniona, tak jak i u nas w Europie, gdzie mieliśmy te czyste energie, piękne energie i potem po upadku Atlantydy ci przybysze mroku, te siły mroku, które nagle przyszły tutaj na Ziemię, te regiony przejęły w swoje panowanie i to wszystko zostało przemienione. I teraz, moi drodzy, może jeszcze tak w kilku słowach, ponieważ to jest bardzo, bardzo wyjątkowy temat i bardzo rozbudowany. Tutaj nie można tak w dwóch słowach omówić kwiatu, który ma tak symboliczne i tak piękne znaczenie. I na przykład jest film, który pojawił się w 2006 roku, który nosi tytuł Cesarzowa i warto sobie ten film obejrzeć, gdzie wszędzie pojawiają się właśnie te chryzantemy. I ten tytuł tego filmu w oryginale miał troszeczkę inny tytuł niż nasze polskie tłumaczenie. I ten oryginalny tytuł brzmiał Całe miasto i okolica pełne złocistych pancerzy. Natomiast w języku angielskim ten tytuł znów był inny, jako Klątwa chryzantemy. I to jest bardzo symboliczny film, gdy będziecie go oglądać, zwróćcie uwagę właśnie na ten symbol chryzantemy, na tą energię, na to, jak on jest w tym filmie ukazany. Ponieważ jest to kwiat święty dla Chin, dla Japonii, dla Korei, który oznacza właściwie to wszystko, co pozytywne, czyli słońce, władzę cesarską, nieśmiertelność, życie, radość, spełnienie, bogactwo, również zdrowie, taką radość życia, bo zwróćcie uwagę, pomaga na problemy z choroby wątroby, a wątroba jest właśnie odpowiedzialna za ten brak radości w życiu. Jeżeli ktoś ma problemy z wątrobą, z cukrzycą, z insuliną, to brakuje mu po prostu radości. I wtedy chryzantema może cudownie pomóc. Ma dodatkowo te wszystkie działania, o których wbijcie sobie po prostu w internecie, na przykład chryzantema według medycyny chińskiej lub właściwości chryzantemy, właściwości kwiatu, herbaty z chryzantemy i tam znajdziecie mnóstwo, mnóstwo jeszcze innych informacji, o których ja tutaj tylko tak nadmieniłam i warto się z tymi informacjami zapoznać, wpisać sobie te wszystkie informacje do Waszych ksiąg, w których gromadzicie ważne przesłania, gdzie gromadzicie informacje i wszystkie wiadomości na temat dew roślin i zobaczycie jeszcze coś bardzo, bardzo wyjątkowego. Gdy wy poznacie
tą dewę, gdy się z nią zaprzyjaźnicie, na przykład zamiast kupić taką doniczkę chryzantemy na grób, kupcie sobie jeszcze jedną dodatkowo do waszego mieszkania. Najlepiej w kolorze cytrynowym, przed naszym cytrynowym nowym księżyca. I połączcie się z tą dewą. Zwróćcie uwagę, jak ona będzie na was działać, jakie energie odczujecie. I te wszystkie rzeczy zapisujcie i porównujcie z tymi wiadomościami, z tymi informacjami, które ja staram się wam przekazać i które znajdziecie jeszcze w różnych legendach. Chryzantema ma niesamowite właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne i wszystkie choroby, które są związane z nadmiarem wiatru. Czyli te wszystkie osoby, które znają się na ajurwedzie, wiedzą, że gdy mamy za dużo wata, czyli za dużo powietrza, żywiołu powietrza, to pojawiają się na przykład, pojawia się gorączka, pojawiają się migreny, pojawiają się bóle głowy, bóle reumatyczne, zawroty głowy czy zaczerwienione oczy. I ponieważ chryzantema jak gdyby zabiera ten nadmiar wiatru, powietrza i wyrzuca go z organizmu i wprowadza równowagę, to oczywiście te wszystkie rzeczy jak gorączka, bóle głowy, zawroty głowy, uderzenia gorąca, czy wszelkiego rodzaju właśnie te związane symptomy z nadmiarem wiatru po prostu znikają. Wprowadza równowagę. Tak samo, jeżeli macie nadmiar gorąca w ciele związanego właśnie z powietrzem, w połączeniu z powietrzem, czyli szczególnie bolące oczy, suche oczy. Bardzo często jest tak, ostatnio mój kolega mnie zapytał, Mario, ty tak dużo pracujesz na komputerze, czy odczuwasz suchość oczu? I właśnie ta suchość oczu jest również wywołana nadmiarem gorąca połączonego z nadmiarem powietrza. Czyli gdy wypijecie herbatkę z chryzantemy, to suchość oczu powinna od razu odejść z waszego organizmu, a jeżeli jest ona bardzo ekstremalna, to pijcie tą herbatkę tak codziennie kilka razy i na pewno 2-3 dni i ta suchość oczu zniknie. Tak samo, moi drodzy, wszystkie takie swędzenia w oczach, również takie momenty, w których to widzenie nie jest zbyt ostre, czyli wszystkie te, jak to się nazywa, grauszter i Grünstar, pomóżcie mi kochani, te osoby z was, które znają język niemiecki, te wszystkie choroby oczu, które ściąga się jakieś takie powłoczki z oczu u lekarza i to powinno, jaskra to się chyba tak nazywa, czyli w tym również chryzantema pomaga. Również jeżeli macie wewnątrz lub na zewnątrz jakieś stany zapalnych ran, czyli te rany się jątrzą, te rany są jakieś takie długo, nie chcą się zagoić. Jeżeli macie na przykład wypryski, jak trądzi, które wypełnione są ropą, również herbata z chryzantemy, moi drodzy, ponieważ ona zabiera ten stan zapalny i wyrzuca z organizmu, wprowadzając równowagę. Kolejna rzecz, wszystkie osoby, które cierpią na symptomy menopauzy, również może być bardzo pomocna. Wszelkie problemy na skórze, czyli swędzenia skóry, wysypki na skórze, tak jak mówiłam już, trądzik, neurodermitis, łuszczyca, również chryzantema. Wszystkie egzemy, jeżeli na przykład macie jakieś miejsca oparzenia, również chryzantema. No i przede wszystkim nasza wątroba, czyli wszystko, co wynika z problemów w wątrobie, czyli cukrzyca, problemy właśnie z insuliną, problemy z radością życia, problemy takiej frustracji, depresji, wszystkie inne rzeczy, które są połączone z wątrobą, czyli woreczek żółciowy i wszystkie te inne organy obok, również śledziona, również wprowadzona zostaje równowaga. I moi drodzy, na tym będziemy kończyć, ponieważ ja znowu się rozgadałam bardzo, bardzo, bardzo. Ja tutaj pod tym filmikiem wstawię wam może jeszcze nazwę
chińską, ponieważ jeżeli pójdziecie na przykład do sklepu z herbatą i będzie ta osoba, która mało się zna na różnych rzeczach, to możecie powiedzieć, że potrzebujecie herbatę Yuhua, czyli z liści chryzantemy, i ona może po tej nazwie chińskiej wam tą herbatkę znajdzie. Natomiast jestem przekonana, że w każdym dobrym sklepie zielarskim, w każdym dobrym sklepie wysyłkowym, w każdym dobrym sklepie azjatyckim tą herbatkę znajdziecie. A najlepszym rozwiązaniem jest po prostu mieć chryzantemy we własnym ogródku, zbierać te kwiaty, suszyć te kwiaty, jeżeli macie taką możliwość. Wiecie, że u nas w Magicznej Oazie takiej możliwości. Ja mam taką możliwość tylko w okresie pory suchej, w porze deszczowej już to jest niemożliwe, czyli trzeba pić herbatkę ze świeżych kwiatów i one przez całą zimę tutaj kwitną. Zwróćcie również uwagę na całą historię używania tego kwiatu, gdzie chryzantemy są już znane przed tysięcy lat, przed naszą erą, z tych obszarów azjatyckich, gdzie kwiaty chryzantem znaleziono na przykład w grobowcu Tutanchamona, czyli znane były również w Egipcie. Zwróćcie uwagę na symbolikę tego kwiatu, jak w różnych kulturach się tą symbolikę przedstawia. Działanie, to sobie wszystko wypiszcie, żeby to się utrwaliło w głowie. No i przede wszystkim to działanie magiczne. Moi drodzy, zwróćcie na to uwagę, jak ta herbata, ta dewa będzie wypełniać światłem wasze domy, wasze ogrody, jak ona będzie wypełniać wewnętrznie was światłem w momencie, gdy na przykład jesteście po ataku sił mroku, czyli te wszystkie objawy chorobowe, to jest również występują, gdy mamy za mało światła. Czyli szczególnie w tej naszej Europie Północnej, gdy teraz te dni są krótkie, noce są długie, ten mrok króluje. Herbata z chryzantemy pomoże Wam przetrwać ten czas, pomoże Wam zawsze wprowadzić tą równowagę. Tak samo, gdy cierpicie na ataki mroku, o to mnie wiele pytaliście tutaj, za chwileczkę omówimy to w drugiej części naszego spotkania. Ja podzielę to spotkanie na dwie części, aby nie było zbyt długie, czyli pierwsze to omawiam chryzantemę i druga część będzie odpowiedzi na Wasze pytania, które pojawiły się w komentarzach. Może połączę je w jedno, w zależności od tego, ile czasu zajmie ten filmik. I moi drodzy, jeszcze może coś ważnego. Zwróćcie uwagę na to, że jest to ta sama rodzina, co astry, co stokrotki, co słoneczniki. Zwróćcie uwagę na to, że chryzantemy są jadalne i na przykład w kuchni azjatyckiej wykorzystuje się i liście, i kwiaty do przygotowywania potraw, czyli nie tylko herbata, moi drodzy, ale również to, że można je jeść energetycznie w Waszych mieszkaniach, jako dekoracja. No i herbata moim zdaniem jest najlepsza, ponieważ można ją mieć ze sobą wszędzie. Nawet gdy idziecie do pracy, można mieć w torebce herbatę z chryzantem, gdy ktoś wyprowadzi Was z równowagi wewnętrznej, gdy potrzebujecie tej równowagi, to robicie sobie taką herbatkę, a może nawet ktoś z Waszych przyjaciół w pracy, z Waszych kolegów, koleżanek się tym zainteresuje i będziecie mieć taki pozytywny wpływ również na te inne osoby, którym tego światła brakuje, bo czym więcej w Waszym otoczeniu osób, które mają pozytywne wibracje, tym jest piękniej tutaj żyć i tym piękniej jest się realizować. Czyli miejcie ją przy sobie i gdy ktoś Was zapyta, to po prostu opowiedzcie mu o chryzantemach. I zadanie do wykonania, zapoznać się ze wszystkimi legendami na temat chryzantem, ze wszystkimi działaniami jeszcze, o których ja tutaj nie mówiłam, o tym, jak w danym kraju, jaka jest symbolika chryzantemy i możecie podzielić się Waszymi spostrzeżeniami, Waszymi poszukiwaniami, tym, czego żeście się dowiedzieli tutaj w komentarzach pod tym filmem. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy już znaliście działanie chryzantemy, czy ją stosowaliście, czy jest to temat dla Was nowy, który dzisiaj poruszyłam, czy podoba Wam się ten film, czy wniósł coś pozytywnego do Waszego życia. I teraz przechodzimy do części drugiej, moi drodzy, czyli do odpowiedzi na Wasze komentarze. Ja w tej chwili sobie tutaj wyłączę i nagram sobie drugą część.